W Albanii często się trąbi i przyczyn trąbienia jest dużo. Bo trąbimy, bo tak, wymijamy, wyprzedzamy, omijamy, sygnalizujemy, że chcemy skręcić w lewo, w prawo. Witamy się ze swoim znajomym. W mieście nie do końca się, o, jak ktoś wyjeżdża z nienacka, to też trąbimy, żeby go uświadomić, że nam zajeżdża drogę. W mieście to się niekoniecznie sprawdza, bo powinni używać świateł, bo mają kierunkowskazy, ale rzadko to robią. Natomiast sprawdza się to zwłaszcza na takich górskich, na tych krętych drogach, bo one nie są pooświetlane. Czyli masz informację, że musisz uważać po prostu, no i tyle. W Albanii trzeba jeździć bardzo intuicyjnie, trzeba mieć oczy dookoła głowy, jak to się mówi. Ale też trzeba nabrać trochę zaufania do Albańczyków, bo samych wypadków w Sarandzie, czy ogólnie w Albanii jest bardzo mało. To nie są jakieś takie bardzo poważne wypadki, to są bardziej takie stłuczki, takie otarcia, takie problemy są przy parkowaniu zawsze, bo tu jest bardzo mało miejsca do parkowania. Tutaj się nie uczy ludzi parkować tak naprawdę, nawet na jazdach. To jest takie moje osobiste doświadczenie, jak poszłam na prawo jazdy, bo tutaj robiłam prawo jazdy. Jak zapytałam się instruktora, ja mówię, dobra, to kiedy jedziemy uczyć się parkować na mieście? A on mówi, jak na mieście? Ja mówię, no normalnie, no przecież muszę wjechać, zaparkować, wyjechać tyłem, przodem, tak? A on mówi, no nie, a jak mi obetrzesz samochód, to co? Więc wziął mnie na, nazwijmy to, plac manewrowy, który nie ma nic wspólnego z placem manewrowym. Postawił pachołki, ale umówmy się, to też nie były normalne, plastikowe, pomarańczowo-białe pachołki z odblaskami, tylko duże 5-litrowe butelki z wodą ze sztylem odmiotły i mówi, no to parkuj, nie?